Państwu, otwieram obrady 27 sesji Rady Gminy Tratem w dniu 28 lutego 2014 roku. Witam przybyłych radnych oraz gości uczestniczących w dzisiejszych obradach. Proponuję następujące przyjęcie porządku. Otwarcie sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, przedstawienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad. Punkt 5. Dyskusja. Punkt 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014, w sprawie zmiany wieloletniej programu finansowej gminy Tratem, w sprawie zmiany uchwały 20, w sprawie stanowiska dotyczącego Funduszu Sołeckiego, w sprawie przystąpienia gminy Tratem do projektu pod nazwą Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wieloletnim programem wspierania dofinansowego gminy w zakresie dożywiania. Pomoc państwowa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objęty wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Punkt 7. Sprawy bieżące. Informacje wójta o działalności międzysesyjnej. Punkt 2. Wnioski, zapytania. Punkt 8. Zakończenie obrad. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem porządku posiedzenia, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Przystępujemy do podpunktu drugiego. Proszę bardzo. Chciałem się zwrócić do państwa radnych o, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zmianie wysokości subwencji oświatowej oraz otwarciu przetargu na modernizację dróg gminnych na możliwość wymiany załączników dotyczących zmiany budżetu. Dziękuję. Kto z pań i z panów radnych jest za wprowadzeniem tej zmiany? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Protokół. Przystępujemy do... Proszę rozmawiać. Protokół z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu. Czy zachodzi potrzeba przeczytania protokołu? Proszę. Czy radni wyrażają zgodę na przeczytanie, czy nie? Proszę, kto jest za nieczytaniem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Przystępujemy do podpunktu czwartego. Wystąpienie wójta gminy lub radnika gminy o przedmiocie projektu uchwał. Proszę. Uchwała nr 149 uchwalona przez 2014 Rady Gminy Tratem z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014 na podstawie artykułu 13 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 2014 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2013 roku z późniejszymi 590 z późniejszymi zmianami od związku z artykułu 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na wniosek wójta gminy Rady Gminy Tratem uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale nr 26/141/2013 Rady Gminy Tratem z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 wprowadza co następuje zmiany. Określone w paragrafie pierwszym dochody budżetu gminy w wysokości 10 011 138 zł pozostają bez zmian. Z tego określone dochody bieżące w kwocie 9 625 971 pozostają bez zmian. Określone dochody majątkowe w kwocie 385 167 zł pozostają bez zmian. Określone dochody związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zasadowych ustawami o wysokości 1 324 637 zł pozostają bez zmian.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały. W paragrafie drugim wydatki budżetu gminy w wysokości 11 696 079 zł zwiększa się o kwotę 151 034 zł do kwoty 11 817 zł. Z tego określenie wydatki bieżące w kwocie 9 219 461 zł zostają bez zmian. Określone wydatki majątkowe w kwocie 2 476 618 zł zwiększa się o kwotę 151 034 zł do kwoty 2 627 652 zł. Określone wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 324 637 zł pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszej uchwały. Planowaną kwotę wydatków określają w paragrafie 4 zwiększa się o kwotę 151 034 zł do kwoty 1 835 975 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Wydatki do zadań inwestycyjnych objęte programami wieloletnimi w kwocie 2 471 618 zł zwiększa się o kwotę 151 034 zł do kwoty 2 622 652 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do mniejszej uchwały. Bardzo proszę pana skarbnika o przedstawienie projektu uchwały. Wynik otrzymania zawiadomienia z Ministerstwa Finansów. Bardzo proszę o ciszę. Zmianie wysokości subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa zmniejsza się o kwotę 131 001 zł. W wyniku zawiadomienia wojewody lubelskiego zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Tutaj chodzi o opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców będących pod opieką GOPS-u o kwotę 1970 zł. Po przeliczeniu, po przetargu i podpisaniu aneksu na budowę tranzytowego wodociągu łączącego hydrofornię Telatyn i Nowosiłki zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 860 zł. Są to środki zewnętrzne. Otrzymaliśmy również promesę od wojewody lubelskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 640 tysięcy. To są środki na odbudowę drogi łączącej Wasylów i Nowosiłki. To są zmiany po stronie dochodów, jeżeli chodzi o wydatki. W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo analogicznie, tak jak zmiany dochodów, zwiększa się o kwotę 860 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych są to środki na budowę łącznika wodociągu transportowego łączącego hydrofornię. W dziale 600 transport i łączność zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 294 954 zł. Są to środki na modernizację dróg gminnych. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę 723 326 zł. Jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniową, zwiększenie 9500. Jest to związane z koniecznością wymiany pieca centralnego ogrzewania w ośrodku zdrowia będącego własnością gminy Telatyn. W dziale 801 oświata i wychowanie w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej nastąpiła konieczność zmniejszenia wydatków. I tak, w rozdziale 801.03 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, paragraf 40.10 wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszenie 30 tysięcy. Paragraf 40.20 zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie 10 tysięcy. Paragraf 42.60 zakup energii, zmniejszenie 10 tysięcy. Paragraf 4.300 zakup usług pozostałych, zmniejszenie 20 tysięcy. To łącznie i w rozdziale 801.10 gimnazja. Paragraf 42.70 zakup usług remontowych, zmniejszenie 61 tysięcy 1 zł. Połącznie daje 131 tysięcy 1 zł. W dziale 852 pomoc społeczna
analogicznie z zmianą dochodów, zwiększenie w paragrafie 430 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1970. Jeżeli chodzi o zmiany przychodów, zwiększa się przychody budżetu gminy pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 387 780 zł do łącznej kwoty 2 072 721 zł. I jeżeli chodzi o wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2014 roku, wystąpiły następujące zmiany po otwarciu przetargów na drogi. Jeżeli chodzi o modernizację drogi gminnej w miejscowości Wasylów, w stronę pana Jakubca, zwiększenie 5958. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dudów do pana Lizona, zmniejszenie 2292 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łachowce do pana Pałki, zwiększenie 2833 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łykoszyn do pana Kaczmarczuka, zwiększenie 64 660 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łykoszyn do pana Grabika, zwiększenie 19 865 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Posadów do pana Piwki, zwiększenie 18 485 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radków Kolonia, zwiększenie do pana Kaczmarczuka, zwiększenie 72 698 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radków do Leśniczówki, zwiększenie 89 698 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radków do pana Necia, zwiększenie 11 149 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żulica do pani Sochan, zwiększenie 11 900 zł. Jeżeli chodzi o usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w związku z otrzymaną promesą w kwocie 640 tysięcy i koniecznością uzupełnienia wkładu własnego, zwiększenie o kwotę 703 807 zł. I odbudowa przepustów w ciągu drogi gminnej w miejscowości Radków, zwiększenie 19 519 zł. Ponieważ środki, które otrzymał wojewoda na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, są bardzo ograniczone, więc to trzecie zadanie, które państwo otrzymali w materiałach, czyli ta droga w Radkowie, wypadła niestety ze względu na brak środków. Jeżeli chodzi o wydatki w gospodarce mieszkaniowej, zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku ośrodka zdrowia, zwiększenie o kwotę 9500 zł. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 149 uchwalona przez 2014 Rady Gminy Żelazy z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Żelazy na rok 2014. Całość uchwały została przeczytana przed podjęciem omówieniem projektu. Czy zachodzi potrzeba odczytania całej uchwały? Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Żelazy. Uchwała wtedy wejdzie w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Koleżanki i koledzy radni, wpłynęła mi tutaj od społecznej inicjatywy mieszkańców gminy Żelazy. Tak zapomniałem pierwszy raz, to mam takie. Także odczytam. Wpłynęło mi tutaj od pana do przewodniczącego Rady Gminy Żelazy, pan radny Dziedzic, udzielenie głosu przedstawicieli społecznej inicjatywy mieszkańców gminy Żelazy przed rozpoczęciem sesji zwyczajnej Rady Gminy Żelazy w dniu 28.02.2014. Szanowny panie przewodniczący, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie głosu przedstawicieli społecznej inicjatywy mieszkańców gminy Żelazy przed rozpoczęciem sesji zwyczajnej Rady Gminy Żelazy w dniu 28.02.2014 roku i podpis społeczny inicjatywy mieszkańców gminy Żelazy. Koleżanki i koledzy radni, może ja udzielę głosu teraz i później będziemy dalej przedstawiać uchwałę. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie przewodniczący, szacowna rada. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Ja chciałem tylko w kilku słowach wytłumaczyć nasze tu przybycie. No, mamy Polskę już demokratyczną ponad 20 lat, ale demokracji się uczymy. I w związku z w tej chwili z dostępem do internetu chcieliśmy pomóc i władzy, i społeczeństwu w
szybszym, płynniejszym przepływie danych od urzędu do naszej społeczności. Po prostu bez przekłamań, bez jakichś tam tego, żeby ludzie wiedzieli, na czym stoją. Myślę, że to będzie z korzyścią i dla społeczeństwa, i dla Rady. Bo przykładowo nie wszyscy czasami są na sesji. Nie muszą się wtedy dopytywać, kto, co, jak. Po prostu wejdzie na stronę, relacje z sesji obejrzy, będzie na bieżąco. I dlatego wyszliśmy z tą inicjatywą, tym bardziej, że w kilku gminach naszego województwa już to działa i działa skutecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do podpunktu drugiego w sprawie zmiany kierowniczej środowiska finansowych gminy Telandy. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie. Na podstawie artykułu 230, artykułu 231 i artykułu 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dzienniku ustaw z 2013 roku, pozycja 885, Rada Gminy uchwala, co następuje. W uchwale nr 26/140/2013 Rady Gminy Telatyn z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 wprowadza się następujące zmiany. W załączniku nr 1 do uchwały prognoza długu gminy Telatyn na lata 2014-2017 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany w prognozie długu gminy Telatyn są zmianami analogicznymi ze zmianami w budżecie. Zmieniają się kwoty dochodów, kwoty wydatków bieżących, majątkowych. Przystępujemy do uchwały nr 150/2014 Rady Gminy Telatyn z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Telatyn na lata 2014-2017. Na podstawie artykułu 231 i artykułu 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustawy 2013, pozycja 885, Rada uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 26/140/2013 roku Rady Gminy Telatyn z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 wprowadza się następujące zmiany. W załączniku nr 1 uchwały prognoza długu gminy Telatyn na lata 2014-2017 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Przystępujemy do podpunktu trzeciego w sprawie zmiany uchwały. Bardzo proszę pana radnego o przedstawienie uchwały. Pana Kazie, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna Rado. W uchwale, którą Państwo podjęliście w dniu 19 grudnia 2003 roku, to była sesja 26, no, istnieje potrzeba dokonania niewielkiej korekty, którą nakazuje nam organ nadzoru, czyli wojewoda lubelski. I tak, w punkcie w załączniku numer 1 do poprzedniej uchwały harmonogram realizacji zadań realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Telatyn na dotyczy. Ja się posiłkuję w tej chwili, Państwo tej uchwały nie macie. Ja mam przez sobą po prostu, chcę powiedzieć po prostu, czego to dotyczy, jaki był zapis poprzednio. Na 2014 rok tam jest taka tabela i w punkcie 5 tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej
i merytorycznej dla rozwoju i wykonania programu w podpunkcie C był zapis szkolenia i związane z nimi koszty, w tym delegacje. Nie może być zapisu w tym delegacji, po prostu ta uchwała tylko, ten punkt C otrzymuje brzmienie szkolenia i związane z nimi koszty. Nie może być zapisu, że delegacje. I na tym polega istota zmiany tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Uchwała numer 27 Rady Gminy do Rady. Uchwała numer 152 uchwalone przez 27 2014 roku Rady Gminy z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania programów protokolowych gminy Tradem na rok 2014. Na podstawie artykułu 4 ustęp 100 i ustawy 5 z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w przyszłości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale numer 26/144/2013 Rada Gminy Tylatyn z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Tylatyn na rok 2014. Wprowadza to następują zmiany. W załączniku nr 1 harmonogram realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Tylatyn na rok 2014. W punkcie 5. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla rozwoju i wykonania programu otrzymuje brzmienie szkolenie i rozwiązywanie związane z innymi koszty. Paragraf 2. Wykonanie uchwały gminy Tylatyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w dzień podjęcia. Kto z pani, z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, nie widzę, to się wstrzymał. Dziękuję. Przystępujemy do podpunktu 5. W sprawie przystąpienia gminy Tylatyn do projektu pod nazwą Modernizacja oddziału przedszkolnych przy szkole podstawowej. Bardzo proszę pana prezesa o przedstawienie uchwały. Uchwała Rady Gminy Tylatyn z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia gminy Tylatyn do projektu pod nazwą Modernizacja oddziału przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2012 roku, pozycja 1228, Rada Gminy Tylatyn uchwala, co następuje. Paragraf 1. Gmina Tylatyn przystępuje i zatwierdza do realizacji projekt pod nazwą Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu systemowego Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Projekt 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Punkt 2. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki w ramach projektu systemowego, o którym mowa w ustępie 1. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tylatyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak jak czytałem w treści uchwały, jest to projekt systemowy. Jego wartość przed przetargiem to jest około 261 326 zł. Są to środki na modernizację oddziałów przedszkolnych, czyli na wyposażenie, zakupy zabawek, pomocy naukowych. Wszystko, co może służyć przedszkolakom, które chodzą do naszych szkół podstawowych. Ze strony gminy jedyny koszt to jest koszt prowadzenia rachunku służącego do obsługi programu, czyli myślę, że około 300 zł. Do końca projektu wszystkie inne wydatki pokrywane są ze środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę, dziękuję. Uchwała nr 27/15/2013 roku gminy Tylatyn z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia Rady Gminy
gminy Tylatyn do projektu pod nazwą Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 podpunkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Tylatyn uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Tylatyn przystępuje do projektu pod nazwą Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu systemowego Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Projekt 19 rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacji i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tylatyn. Paragraf trzeci. Uchwała w życie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za projektem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przystępujemy do podpunktu 4 w sprawie stanowiska dotyczącego Funduszu Sołeckiego. Bardzo proszę pana skarbnika o przedstawienie uchwały. Uchwała Gminy Tylatyn 4.4.2017 roku w sprawie stanowiska dotyczącego Funduszu Sołeckiego. Na podstawie artykułu 1 ustawy z dnia 30 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim, dziennik ustaw nr 52, pozycja 420 oraz artykuł 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Tylatyn uchwala co następuje. Paragraf 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie z budżetu gminy na 2015 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączny Fundusz Sołecki obliczony dla wszystkich sołectw stroną naszej gminy to jest kwota 200 119 zł. Czytać na poszczególne miejscowości? Z funduszu mogą być dofinansowane projekty służące społeczności zamieszkującej dane sołectwo i uważamy, że utworzenie funduszu spowodowałoby znaczący ubytek środków z budżetu, które mogłyby być wykorzystane na inwestycje, też służące głównie mieszkańców. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? To... Ale bardzo proszę o ciszę, są pytania, proszę bardzo. Ja mam pytanie. Ja w mojej uchwale jest napisane budżet gminy na rok 2015. To my wyprzedzamy o rok. Tak, tak. Zgodnie z przepisami w tym roku zajmujemy stanowisko w sprawie otworzenia funduszu na rok przyszły. To tak jakby chcieli. No tak, takie są przepisy. Ten rok PFU. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze? Nie widzę. Uchwała nr 27/152 z 2014 roku Rady Gminy Tylatyn z dnia 28.02.2014 w sprawie stanowiska dotyczącego Funduszu Sołeckiego. Na podstawie artykułu 1 ustawy z dnia 20.02.2009 roku o Funduszu Sołeckim oraz artykuł 18 ust. 2 punktu 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 596 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Tylatyn uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie budżetu gminy na rok 2015 środków stanowiących Funduszu Sołeckiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Tak, panu.
Przystępujemy do podpunktu 6 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie pożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie pożywiania. Pomoc państwa w zakresie pożywiania na lata 2014-2020. Witam bardzo serdecznie kierownika KOPR-u. Dzień dobry, witam wszystkich. I bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały. No, tak. Woli ścisłości będą 3 uchwały. Nasz rząd uchwalił 10 stycznia, ogłoszony został 17 stycznia wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pod nazwą Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. I według wytycznych ministerstwa, aby program mógł być realizowany dla osób, tak jak było to w poprzednich latach, kryterium 150%, kryterium dochodowego rodziny, konieczne są podjęcie 3 uchwał. Jedna uchwała właśnie podnosząca kryterium do 150%. Kolejna uchwała właśnie, aby móc objąć też pomocą rzeczową rodziny i objąć pomocą też dzieci dożywiane z listy dyrektora. Konieczne jest podjęcie uchwały w postaci programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania oraz, bo to są pieniądze z budżetu państwa, podjęcie 3 uchwały odnośnie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków właśnie tych od 100 do 150%. Więc aby skorzystać z tego programu i dożywiać dzieciaki właśnie, które z tych rodzin, które są jakby nie spełniają kryterium 100%, a uprawniałoby ich do 150%, konieczne jest podjęcie wyżej wymienionych uchwał. Także bardzo bym prosił, żeby gmina mogła skorzystać z tych pieniążków o podjęcie stosownych uchwał. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do uchwały? Proszę bardzo. Panie kierowniku, ja tu mam pytanie do tych 150% kryterium. To jest od dochodu rodziny. Tak, rodziny. Na osobę w rodzinie. Powiedzmy, jak ma 500 i się zwiększa to, czy to jest to znaczy, tak, od przyznanie zasiłku? 100% według rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej, 100% kryterium dochodowego na członka rodziny wynosi w tej chwili 456 zł. Więc jeżeli ogólny dochód rodziny w przeliczeniu na członka rodziny wynosi więcej niż 456 zł, a program stanowi, że pomocą mogą być objęte rodziny, które spełniają kryterium dochodowe 150%, czyli wtedy wychodzi 684 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Po prostu ci, co nie łapią się, a powiedzmy później po tym dodaniu, mogą się załapać. Dokładnie. Dokładnie. Aha. Dokładnie. Dziękuję bardzo. W ten sposób. Dziękuję. Czyli to generalnie zwiększa liczbę osób, które mogą być objęte tym programem. 500, nie łapą się wcześniej, to ja się nie łapię. Tak, dokładnie. 456 zł, to jest 100%. 150% to jest 684 zł, więc jakby liczba rodzin objęta tą pomocą zwiększa się. Program osłonowy z kolei umożliwia przyznanie pomocy osobom, które właśnie w formie rzeczowej i objęciem pomocy też uczniów z wniosku dyrektora. To jest 20% z wniosku dyrektora może być objęto pomocą osób ogólnie objętych pomocą w zakresie dożywiania. Więc w przypadku naszym, no mówię, zakres byłby większy.
Zamieszanie troszeczkę jest, bo poprzedni program od 2006 do 2013 roku nie stwarzał takich problemów. Był projekt ustawy przygotowany przez ministerstwo, jednak rząd odrzucił go i rzutem na taśmę, że tak to kolokwialnie określę, 10 grudnia uchwalił właśnie ten program, który nałożył właśnie obowiązek podejmowania takich uchwał. Więc większość gmin, z tego co tam się orientowałem, już podjęła takie stosowne uchwały, więc dziwne by było, żeby nasza gmina nie skorzystała z tej pomocy, a to są środki z programu rządowego, więc jak najbardziej jest to wskazane w naszym przypadku. Także bardzo bym prosił, bo z korzyścią finansową na pewno dla nas, bo obowiązkiem, zadaniem obowiązkowym gminnym jest dożywianie dzieciaków w szkole. Dziękuję. To pytanie jeszcze? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do uchwały nr 27/154/2014 Rady Gminy Żelazna z dnia 28.02.2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego zmierzającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 podpis 15 ustawy z 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 8 ustęp 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dziennik Ustaw 2013 rozporządzenie 182 z późniejszymi zmianami w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Rada Gminy Żelazna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Podwyższa się po 150% kryterium dochodowego, którym mowa w artykule 8 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Żelazna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Proszę Panów i Panów Radnych o... Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podziękowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję. Przystępujemy do podpunktu 7. W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Proszę Pana Kierownika o przedstawienie projektu uchwały. Właśnie tak jak we wcześniejszej wypowiedzi wspomniałem, przyjęcie tego programu będzie umożliwiało ośrodkowi pomocy społecznej przyznawania pomocy w formie zakupu produktów żywnościowych w formie rzeczowej i objęcie pomocą właśnie uczniów z list tak zwanych dyrektora. Czyli te, które nie wymagają przeprowadzania wywiadu, a dyrektor stwierdzi, że takie dzieci powinny mieć zapewniony posiłek w ciągu dnia w szkole. Ten właśnie program osłonowy umożliwi nam udzielenie takiej pomocy. Dodam jeszcze tylko, że właśnie w związku z tymi komplikacjami z tym programem mamy obowiązek, ośrodki pomocy społecznej mają obowiązek co tydzień składania takiego monitu do ministerstwa w systemie informatycznym i tam są wyszczególnione, czy została podjęte stosowne uchwały. Jeśli tak, to kiedy, czy dzieci są dożywiane, czy nie. Dzisiaj właśnie do godziny do 12
muszę kolejne takie sprawozdanie puścić z informacją, czy takie uchwały zostały podjęte, czy nie. Co tydzień, po prostu przez pierwszy kwartał, ośrodki pomocy społecznej są zobowiązane do składania takich sprawozdań. To tak w sumie na marginesie. A program osłonowy, tak jak wspomniałem, umożliwi nam pomoc w formie rzeczowej i objęcie pomocą dzieciaków z list tak zwanych dyrektora. Także również dla naszego dobra i skorzystania z tego programu jest wskazane przyjęcie wyżej wymienionej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zostawienie do uchwały. Uchwała nr 27/155/2014 roku Rady Gminy Turoniec z dnia 28/02/2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Na podstawie artykułu 18 ustawy 2 podpunkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dziennik ustaw z 2013 roku pozycja 594 z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 17 ust. 2 podpunkt 4 i artykułu 110 ustawy 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Rada Gminy Telatów uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, proszę wstrzymać się. Dziękuję. Przystępujemy do podpunktu 8. W sprawie określenia zasad wzrostu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Bardzo proszę pana kierownika o przedstawienie projektu uchwały. Tak, to jest dalsza część jakby całej procedury przyjęcia tych uchwał, trzecia i ostatnia w tym zakresie, która określa właśnie zasad zwrotu, a w zasadzie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania właśnie tego przedziału między 100 a 150% kryterium dochodowego. Bo skoro byśmy przyjęli, podwyższyli to kryterium, więc bez sensu by było żądać później ewentualnie zwrotu, jeżeli by była taka pomoc przyznana. Więc też to stanowi integralną całość poprzednich dwóch, więc też wskazane jest, aby przyjąć taką uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Uchwała nr 27/156/2014 roku Rady Gminy Telatów z dnia 28 lutego 2014 roku w zakresie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf 1. Przygotowuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Pozycja 1024, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ustawy 1 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Telatów. Paragraf 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do podpunktu 7. Punktu 7. Sprawy bieżące. Informacja wójta o działalności międzysłowiowej. Bardzo proszę panią wójtą. Panie przewodniczący, szanowni radni, społeczna inicjatywa, myślę, że ja troszeczkę rozwinę tutaj te niektóre rzeczy, bo tak tylko siedzicie i pewnie nie jesteście za bardzo zorientowani, więc niektóre rzeczy spróbuję tutaj jeszcze rozwinąć. Jak słyszeliście, została obniżona subwencja oświatowa na ten rok o 131 tysięcy złotych. 131 tysięcy złotych. Również to była informacja na poprzedniej sesji. Państwa nie było, więc myślę, że też należy to powiedzieć, że subwencja wyrównawcza również została obniżona o 1 milion, jeśli chodzi o budżet gminy. Skąd się bierze subwencja wyrównawcza? Pewnie wszyscy wiemy, ale przypomnę, że wpływ na to ma wysokość podatku w danej gminie. My akurat mamy najniższy podatek w powiecie tomaszowskim i pewnie najniższy w województwie lubelskim. Stąd też subwencja wyrównawcza idzie nam w dół. Jeśli chodzi może o drogi, o inwestycje drogowe. Jesteśmy po przetargu, tutaj pan skarbnik czytał, do 9 odcinków dróg, które były czytane, należy dołożyć po przetargu 288 zł. Tysięcy, przepraszam. 288 tysięcy złotych. Mimo że przetarg został ogłoszony dosyć wcześnie, bo jeszcze w lutym, no niestety takie pieniądze należały, mówię, do 9 odcinków na terenie gminy. Do 9 odcinków na terenie gminy. 288 tysięcy. Jeden odcinek, czyli w kierunku pana Jakubca, niecałe 6 tysięcy. To był przetarg odpowiednio robiony. Natomiast przedwczoraj otrzymałam informację, zaproszenie do Lublina na wręczenie promesy od ministra administracji i cyfryzacji na dofinansowanie zadań w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na 2014 rok. Składaliśmy 3 zadania. Pierwsze zadanie to jest droga od Wasylowa w kierunku Nowosiłek. Wiemy, o czym mówimy. Drugie zadanie to był most Radkowski, ten, który tam z jednej strony na rzece został podmyty. I trzeci most koło, tam na dole, koło pani Kaczmarczykowej, łącznie z drogą. Niestety otrzymaliśmy póki co jedno tylko zadanie, to, które było pierwsze, czyli od Wasylowa w stronę Nowosiłek. Ten odcinek łącznie z przepustem otrzymaliśmy na niego 640 tysięcy, 640 tysięcy, gdzie inwestorski koszt był ponad milion, 1 119 000. Informuję również, że jest to projekt 80-20, czyli 80% z zewnątrz, 20% z budżetu gminy. I w momencie, bo nie wiemy, jak przetarg wypadnie, bo mówię, w tej chwili dopiero jest ta promesa, więc będzie ogłoszony, mniej więcej w ciągu 2 tygodni będzie otwierany przetarg. To nasze 20 tysięcy przy 640 tysięcy, które otrzymaliśmy, to jest 223 tysiące złotych. 223 tysiące złotych z budżetu gminy do tej jednej drogi. Mamy przegląd, jaka jest sytuacja? Do 9 288, do jednej 223. Tak to wygląda. To jest 80. Z tym, że mówię, no nie wiem, czy nie wiem, jaki będzie po przetargu. Jaka będzie po przetargu cena. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o. Wrócę jeszcze do odśnieżania. Na odśnieżanie pieniążki wydaliśmy 5 tysięcy złotych i one zostały wzięte z rezerwy tak zwanych klęsk żywiołowych. Ponieważ była to klęska żywiołowa, mogliśmy wziąć z tej rezerwy 5 tysięcy zostało. Oczywiście są to koszty paliwa, koszty części do maszyn.
Tylko ten policzony, nie praca, bo to jest zupełnie co innego. Tutaj pan skarbnik mówił o przedszkolach, jest to tak zwana systemówka, projekt systemowy, także wszelkie zabawki, pomoce naukowe, a także place zabaw w Poturzynie, w Telatynie, sfinansowane z zewnątrz, my tylko będziemy opłacać tutaj konto. Czyli około 40 zł miesięcznie. Wpłynęła, pamiętacie Państwo radni, pamiętają z poprzedniego posiedzenia podanie pana Dobrowolskiego Waldemara o zakup działki po szkole w Łykoszynie. W Dutrowie. Pan sołtys i pan radny zorganizowali zebranie wiejskie, na którym to zebraniu było 22 osoby. Społeczność wiejska nie wyraziła zgody na sprzedaż tej działki. Został zakupiony piec w ośrodku zdrowia za 9,5 tysiąca złotych. To też było czytane, było mówione. Piec pękł w trzech miejscach. Pytaliśmy, zapraszaliśmy pana Bałkę, zapraszaliśmy pana Bednarza, że może się to pospawać. No niestety. Było to jeszcze przed tą śnieżycą, były mrozy. Musieliśmy to jak najszybciej zrobić. Jeśli chodzi jeszcze o remont zatoczki w Telatynie naprzeciwko stacji Państwa Bilów, ten problem się za nami ciągnie już trzeci rok, zaczęliśmy 3 lata temu. Sytuacja jest w tej chwili następująca. Dostaliśmy z zarządu dróg wojewódzkich, a w zasadzie z zarządu województwa takie pismo, że wiemy, że jest to teren drogi wojewódzkiej, że takie zadanie może być zrobione tylko jeśli jest taka uchwała jest zarządu województwa 60-40, czyli 60% inwestycji koszty gminy, 40% koszty zarządu dróg wojewódzkich. Ponieważ inwestycja, inwestorski koszt to jest 215 tysięcy, więc po naszej stronie jest 130 tysięcy. Oczywiście, że złożyłam protest, złożyłam wniosek na 10 do 90, gdzie po naszej stronie jest 22 tysiące. Ponieważ to była informacja sprzed pewnie 7 dni, 8 dni, w ciągu 2 dni pojechałam, złożyłam, nie ma werdyktu. Mam nadzieję, że będzie, ponieważ, tak jak wiecie Państwo, zaplanowane są projekty, czyli z pieniążków zewnętrznych będziemy robić chodniki i w Telatynie, i w Nowosiłkach, i w Poturzynie. To jest pas drogi wojewódzkiej, czyli jak gdyby wchodzimy na nie swój teren, ale na swój, jeśli chodzi o gminę. Oczywiście to są pieniążki zewnętrzne, więc myślę, że tutaj powinno to wziąć pod uwagę. Oczywiście to były argumenty, jeśli chodzi o składanie tego wniosku 10 do 90. To są poważne sumy, które mówię, że to są nasze pieniążki, no bo to są pozyskane przez nas z funduszów europejskich. Tak to wygląda. Wojewódzka droga 852 Witków Józefówka w tej chwili jest robiona na terenie, oczywiście robi to Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale wiemy jak to wygląda przy naszym wsparciu i przy naszym, że tak powiem, chodzeniu przy tym. Kilometr w Nowosiłkach, droga i chodniki. W 100% pokryte z finansów Zarządu Dróg Wojewódzkich. Złożony jest również wniosek o dalszą część 852. To zostało nam w tej chwili 3560 metrów. Dokładnie tutaj. Państwo radni wiedzą, ja tu mówię bardziej może tutaj do panów, żeby się zorientować. To jest od końca cmentarza prawosławnego w Nowosiłkach do tutaj do tego uskoku w Telatynie, tu do pani Kurkiewiczowej. To jest ta droga. Tu dosłownie tyle zostało. Także takimi kawałkami od początku, jak zostałam wójtem, było prawie 8 kilometrów, w tej chwili zostało 3 kilometry, tak jak my, 3,5 kilometra już tam bez metrów. Złożony wniosek, zobaczymy czy to przejdzie, czy nie przejdzie. Mam nadzieję, że przejdzie. No ja mam tyle, jeśli chodzi o jakieś takie informacje, żeby rozszerzyć i powiedzieć. Dziękuję bardzo panie wójcie. Bardzo proszę o pytania.
Proszę wnioski i zapytania, proszę bardzo. Proszę. Panie Wójcie, ja mam pytanie w związku z tym mostem Radkowskim. Mam rozumieć, że Radkowski most odpadł, tak? Nie, nie. Ponieważ tak, minister robi czasami takie rzeczy, dwa lata temu też tak było, że złożone wnioski nie były w 100% pokryte za pierwszym razem. Czyli w tej chwili, tak jak mówi minister, w tej chwili jest to pierwsza transza, czerwiec, należy się spodziewać drugiej transzy. Most Radkowski jest na drugiej pozycji, więc mam nadzieję, że on wskoczy. Z wszystkich wniosków, które zostały złożone z całego województwa, a jest ponad 300 gmin, 360, otrzymało pomoc 36 gmin i każda z gmin otrzymała po jednym zadaniu. Także w sumie wczoraj rozmawiałam nawet dzisiaj z panem Woźniakiem, pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego. My dostaliśmy, tak jak mówiłam, 640 tysięcy. To jest największa suma spośród tych 36 gmin tak naprawdę. Ale z czym to się wiąże? Z tym, że myśmy wrzucili to zadanie największe na początek, spodziewając się, że może tak być, że po prostu najpierw jedno i tak drugie. Takie są obiecanki. Została z tych wszystkich zadań, które zostały złożone z wszystkich gmin, 1/3 została w tej chwili rozdysponowana. 2/3 zostały. Obiecują maj, czerwiec. Tak to wygląda. Musimy coś zrobić z tym mostem, bo tam jest po prostu niebezpieczeństwo zawalenia się. Ja powiem szczerze, że gdybyśmy się spodziewali, że tylko jedno zadanie będzie robione, z pewnością byłoby tam to robione. Dlatego, że tam wręcz zagraża, wiemy wszyscy, kto tam mieszka, wiemy, jaki był problem z wywózką wraków. Także no ale mam nadzieję, że to w czerwcu wskoczy. Chcę jeszcze może, tak sobie właśnie chcę może jeszcze powiedzieć, tutaj też bardziej do panów niż do radnych, bo oni są zorientowani, panowie i są zorientowani. Pierwszy przetarg na śmieci robiliśmy na pół roku do końca grudnia 2013 roku, czyli od lipca do 2013 roku. W listopadzie 2013 roku ogłosiliśmy drugi przetarg, jeśli chodzi na śmieci. Poprzednio od lipca, od 1 lipca do ostatniego grudnia płaciliśmy miesięcznie bez 7 zł 20 tysięcy miesięcznie temu, kto zbiera te śmieci i zabiera. Natomiast po przetargu płacimy 15 tysięcy, czyli niżej niż poprzednio. Ta sama firma wygrał Ekler z Tomaszowa i co? No zastanawialiśmy się nad obniżeniem, ale z pewnością obniżymy opłaty za śmieci, ale na dzień dzisiejszy mamy zaległości, 61 993 zł 88 groszy. Więc tak to wygląda. Średnio 20% ludzi nie płaci za śmieci. Za sąsiada się płaci. No, wiecie państwo, że gmina nie może do tego dokładać, no trzeba to jakoś, wydawałoby się, że należałoby podnieść, nie? Tylko niesprawiedliwość jak gdyby. Tym, co płacą. No oczywiście my tutaj... Może to spowodowane jest, że brakuje płacy. Być może, bo rzeczywiście jest i problem z zapłatą podatków. Jest problem, ja przedstawię to na najbliższej sesji, ale jest dosyć duża niepłatność. Ale tak się ludzie właśnie, bo oczywiście, że wysyłane są upomnienia, wysyłane są po kolei wszystkie kroki administracyjne, tak jak prawo przewiduje, ale ludzie przychodzą i mówią właśnie, nie dostałem dopłaty, jak dostanę być może w najbliższych dniach, to wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Szanowna Rado, Pani Wójt. Wieloletnia prognoza finansowa. Tak mi to mi trochę jestem zaniepokojony. Rok 2014. I tu pisze kwota długu. 1 240 800. I ja to pytam w charakterze takim, żeby może wszyscy wiedzieli skąd i dlaczego. Bardzo dobrze. 2015 680 tysięcy. 2016 117 i dopiero 2017 niby 0,0. I bardzo bym prosił o to, żeby później nie było tak, bo mówią ludzie z boku, a bo tam siedzicie, długi rosną, nic na ten temat się nie. No to dzisiaj jest jako inicjatywa ta społeczna, więc może z tym
sensie byśmy to wytłumaczyli. Tak, tym bardziej... Dziękuję bardzo. Bardzo już, Tomek, tym bardziej, że Państwo pewnie czytaliście w tygodniku, tutaj z boku w takich informacjach, że gmina w 14 roku będzie jakąś tam pożyczkę brała, żeby spłacić długi i coś tam jeszcze z poprzedniego roku. Oczywiście na drugim wydaniu było sprostowanie. Mam nadzieję, że też wszyscy przeczytali. Ci, którzy przeczytali pierwszą informację i drugą informację. Proszę Tomka o sprawozdanie. Na dzień dzisiejszy wydanie posiadanie złotówki długu. Dług w tej kwocie, którą Pan przeczytał, czyli kredyty i pożyczki 1 248 094, on był uchwalany przy uchwalaniu budżetu. Jest to dług planowany. Jest to dług, który gmina może, ale nie musi zaciągnąć. Wszystko jest uzależnione od tego, jak będzie przebiegała realizacja budżetu, czyli głównie dochodów inwestycji, bo tak jak na przykład w ubiegłym roku wypadły nam praktycznie 3 zadania duże, które zostały przesunięte na ten rok, niekoniecznie z naszej winy, ze względu na to, że one były finansowane ze środków zewnętrznych, tam procedury się trochę ślimaczyły. Więc jest to dług tylko planowany. W tej chwili gmina spełnia wszystkie kryteria, jeżeli chodzi o wskaźniki wymienione w ustawie o finansach publicznych. I na te lata, o których Pan czytał, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2014 to jest 10,84, na 15 to jest 8,78, na 16 6,81, na 17 6,54. I tutaj to są bardzo niskie wskaźniki. Są gminy, które mają powyżej 55 czy do 55% dochodów. To jest to bezpieczne dla budżetu, nie ma tutaj żadnego zadłużenia i wydaje mi się, że nie będzie potrzeby zaciągania aż tylu kredytów. Jeżeli w ogóle, na pewno będą pożyczki na sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego i budowy tego wodociągu tranzytowego, ale są to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Są one umarzalne w 25%, jeżeli ta część umorzona zostanie wykorzystana na inwestycje ekologiczne. I są to pożyczki preferencyjne. One są bardzo nisko oprocentowane. Jest to na pewno opłacalne dla budżetu. Dziękuję bardzo. Dla uzupełnienia jeszcze powiem, jeśli chodzi o tą kwestię, że jak gdyby przy uchwalaniu budżetu na rok 14 zabezpieczamy się w ten sposób, że różnie to może być. Przykładem niech będą przetargi na drogi. No i co, gdybyśmy nie mieli zawarowane, że możemy gdzieś tam w razie czego taką pożyczkę zaciągnąć, no to byśmy musieli zrezygnować z inwestycji. Oczywiście one nie będą potrzebne, one na dzień dzisiejszy nie są potrzebne. Ale mówię, no różnie jest, różne sytuacje się przewiduje. Robimy to co roku, to jest to co roku i robią to wszystkie budżety, wszystkie gminy, także to nie jest jakiś tam. Z tym, że mówię, no ktoś gdzieś tam umieścił w prasie, później przepraszał, umieścił rzeczywiście sprostowanie, które napisałam. Ono było w takim samym miejscu umieszczone, więc myślę, że jeśli ktoś tam chciał, to przeczytał. Tak się robi i tak będzie co roku. W ubiegłym roku też było zabezpieczenie, nie braliśmy pożyczek. Wcześniej też było zabezpieczenie, nie braliśmy pożyczek. Także tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Mogę ja? Bardzo. Jeżeli można. Bardzo proszę, już tak na koniec jeszcze udzielę jeden. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Bardzo dziękuję Panu Kierownikowi. Nie znośnie mnie to mówić, ale widzę, że są sprawy poruszane w drogi wojewódzkiej tutaj odnośnie Poturzy Nowosiórki. I tak to nieładnie trochę można, ale ładnie, bo ja to widzę na co dzień. Tutaj, jak ja mieszkam, chyba Państwo radni orientują się, droga została wykonana. Natomiast jest przystanek na wzniesieniu. A widzę, że tutaj Pani Wójt tam gdzieś kontaktuje się z Urzędem Wojewódzkim, czy to prosiłbym, żeby po prostu tam zostały wykonane dwie zatoki. W stronę Poturzyna i w stronę Nowosiórek. Dlaczego to mówię? Ja to widzę na co dzień. Zostały namalowane znaki na jezdni z tym, że tam są dwie linie ciągłe. Jeżeli jadą samochody pod górę w stronę Poturzyna, bus czy autobus się zatrzymuje, a zwłaszcza jakieś ślisko. Wtedy zostają po prostu, no niestety, te ciężkie wozy nie mogą po prostu ruszać pod górę. Cofają, łamie ich tam po prostu.
No bo dzisiaj są może duże tonażowo i tego. Natomiast drugi przystanek, tablica została przeniesiona w kierunku tam, aż na dół, w kierunku Pieprzowskiego, Roguskiego. To jest, nie mierzyłem, ale tam jest 150, może 200 metry. A został wybudowany budynek przystanku, nie? I ten budynek przystanku po prostu staje się bezcelowy. A zwłaszcza, że jeszcze tam dojeżdżają dzieci. Bo 150 metrów przejść na dół, a budynek jest na górze. To nie lepiej wybudować zatokę przy budynku z jednej i z drugiej strony i żeby nie zagrażało, bo to po prostu brak tej zatoki to stwarza niebezpieczeństwo. Ja tylko o to bym prosił. A widzę, że pani wójt tam gdzieś się kontaktuje z Urzędem Wojewódzkim, czy to z rejonem wojewódzkim, to prosiłbym o to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Tak, to tak, ten problem już był zgłaszany, powiem tak. My nie mamy wpływu na to jako gmina, ja jako wójt. Jeśli to by było na drogach gminnych, jasne. Natomiast na wojewódzkiej nie mam wpływu na to. Ale kontaktowałam się, bo podobna sytuacja jest w Poturzynie, podobna sytuacja jest we wszystkich miejscowościach, jadąc do Tomaszowa. Podobno zmieniło się prawo drogowe, które mówi, nie znam szczegółów, nie chcę tutaj puszczać w kanał kogokolwiek, że jeden przystanek z jednej strony od drugiego ma być ileś tam odległy i oni tak rzeczywiście zrobili. W Nowosiłkach postawili naprzeciwko pani Dmurzaczowej na przykład przystanek, prawda? Stoi przystanek, stoi słupek. I tak jest na całej drodze. Nie wiem, na czym to polega. Nie wiem, od czego to zależy. Naprawdę nie wiem. Jakieś prawo... przystanku staje się ale to, no ale to ja to wiem. I ja przyznaję rację. I mało tego jeszcze spada zagrożenie. No ja tak, myślę... Na tyle jest, zgoda. No ja to wiem. No ja mogę co? Mogę napisać pismo, mogę zadzwonić. Bo nic innego nie mogę, bo to nie jest w naszym, że tak powiem, w naszej jurysdykcji zupełnie. To jest droga wojewódzka, pas drogi wojewódzkiej i oni sobie robią, ale jak to, uważają, ze stosunku. Bardzo proszę o ciszę. Ja mogę złożyć pismo do pana dyrektora Serafina w Hrubieszowie, czy nawet zadzwonić i zapytać, żeby nawet dzisiaj mogę za chwilę zadzwonić, zapytać, żeby cokolwiek odpowiedzieć, dlaczego tak jest. Podobnie tutaj pani radna Ziarko na poprzedniej sesji też zgłaszała ten problem, że z Poturzyna jest podobna sytuacja. Rada Radnika tutaj z Poturzyna za sklepem państwa Malikowskiej na dole jest podobna sytuacja, na dole jest ten. No bez sensu, no nie wiem na tym. Przepraszam, że zgłaszam, ja może nie zgłaszał tego. Tylko, że to po prostu stwarza zagrożenie, to niemożliwe. To jakie to są przepisy, żeby dwie linie ciągłe są, a po prostu namalowali znak na jezdni i koniec, musi się stosować. Te wozy, które lecą pod górę w stronę Poturzyna, no jak się zatrzymają, nie mają szansy po prostu ruszenia. Żeby rozwiązać ten problem, proponuję zrobić w ten sposób, że zaraz po zakończeniu sesji przejdźmy do mnie, ja zadzwonię na komórkę do szefa. Porozmawiamy, powiem. Żeby rozwiązać to, ale może broń nie mówię tutaj. No myślę, że jakieś pismo wystosować to jest niebezpieczne. To nie tylko tutaj, podobnie w Nowosiłkach w osadzie. Podobnie w Nowosiłkach, tam gdzie będzie robione, też jest przesuwane, a tutaj prawie w samych budynkach. Bardzo proszę o ciszę. Dlaczego jest znak na jezdni, a jest pod górę? Dwie linie ciągłe. To jest o to chodzi. Że te ciężkie wozy nie mają szans po prostu. Zarząd Dróg Wojewódzkich. Oni robią, oni tam robili projekt, oni robili, no nie wiem. Ja już pytałam, skąd mówię, miałam informację, że prawo drogowe się zmieniło, nie może być zatoczka od zatoczki, czy przystanek od przystanku z jednej i z drugiej strony bliżej niż ileś tam metrów, dlatego oni tak, no, robili. Ale nie jest to zasadne tłumaczenie, no i niezgodne, tak powiem, z bezpieczeństwem ruchu drogowego, no ale tak jest, no. Napiszemy pismo, tutaj zaprotokołowane, zobaczymy. Ale myślę, że to się będzie tylko... Proponuję wykorzystać obecne tu media również do tej sprawy. Właśnie. Żeby nagłośnić tę sprawę przystanku, bo to nie jest tylko przystanek u państwa nasi, u nas również i tak samo, te same są problemy niebezpieczne. Nie, oni to zrobili bardzo dobrze, bo to u tanich kosztach puszka farby namalowali i koniec. Natomiast co chodzi o bezpieczeństwo, to jest tragedia. To jest dla ludzi. Ja bym chciał jeszcze zabrać głos, jeśli można. Panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy państwo radni jeszcze będą zabierać głos? To jeszcze mieszkańcy mojego Szyna i po rozebraniu tej naszej szkoły dawnej został się normalny burdel. Wszystka suprema była zrzucona w dół, miały tam być przetargu
miałby oczyścić ten, co to kupił właściwie. Nie zostało to zrobione. Jest to normalny bałagan. No i chciałem to. Kto to jest za to odpowiedzialny? Za to? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ale bardzo proszę o odpowiedź. Bardzo proszę. Na budowę świetlic został w ubiegłym roku ogłoszony przetarg. Wygrały dwie różne firmy. Telatynie Dwójce, inna firma, w Wyposzynie inna firma. Firma, która wygrała przetarg, ma w specyfikacji przetargu napisane, do kiedy ma to zrobić i co ma zrobić. Więc w tej chwili ja nie mogę, my nie możemy ingerować w to. On ma, pan wykonawca ma dokładny termin wykonania. Nie pamiętam w tej chwili, trudno mi powiedzieć, czy to jest koniec lipca chyba, czy... Jeszcze raz. Całościowo, tak. Ale stan surowy ten rok, nie wiem, który końcówka miesiąca, stanie surowym w tym roku, a wiosną, też nie pamiętam kiedy, 2015 z elewacją i ze wszystkim. I to już jest w tej chwili sprawa wykonawcy. W momencie, kiedy on nie spełni warunków specyfikacji, czyli nie wykona tego do, powiedzmy, końca lipca, zakładam, bo nie pamiętam jakie specyfikacje, wtedy my, specyfikacja i dokumenty przetargowe to zapewniają, nakładamy karę na niego o niewykonanie. Tyle. Ja nie mogę w tej chwili ingerować, a dzisiaj pan powinien to zrobić, jutro to. On ma specyfikacji. Tak to wygląda. I zgadza się, co prawda przetarg, bo wcześniej dostaliśmy pieniądze na tą świetlicę Telatyn Dwójka, później dostaliśmy jakieś 2 miesiące na Łykoszyn. Telatyn Dwójka już w tej chwili przymierza się do nałożenia dachu. Natomiast później był ogłoszony przetarg i przesunięte są terminy też, jeśli chodzi o wykonanie w Łykoszynie. Także myślę, że to by było zasadne w momencie, kiedyby się kończył termin wykonania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze jedno, proszę bardzo. Wniosek do przewodniczącego o informowanie na biuletynie o posiedzeniach komisji. Także no, nie zostało to odczytane. I jeszcze taki drugi krótki temat. Nie są organizowane zebrania wiejskie. No to jest też przyczyną tego, że tu no jesteśmy. No nie wiem też z jakiego powodu też. Ja myślę, tak, że... Dziękuję bardzo. Ja myślę sobie, że każda wieś ma swojego sołtysa, wybraliśmy sobie sołtysów i oni powinni odbierać zebrania, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli jest potrzeba, oczywiście ja bardzo chętnie będę uczestniczyła w tym zebraniu. Tak to wygląda. Jeśli ja będę chciała zrobić zebrania, będę je robiła. Natomiast po to jest władza we wsi, że powinna być bardziej aktywna, moim zdaniem. Czyli jakieś zebrania, spotkania. Tak to wygląda. Tu nie, Boże broni, ja nie pałeczki jakoś tam. Ja nie odrzucam, że tak powiem, pałeczki, tylko że jest to i my, i władza na wsi. Po to się wybiera, żeby się spotykać. Dziękuję bardzo. I z tego co wiem, to na wielu wioskach się odbywają takie zebrania. Na wielu wioskach się odbywają takie zebrania. W niektórych ja uczestniczę, w niektórych nie uczestniczę. No różnie to jest, bo chyba chodzi o to, żeby na zebraniu jakieś tam sprawy załatwić, porozmawiać, tu nie o to chodzi, żeby... Więc są takie. A jeśli jest potrzeba, to rzeczywiście są sołtysi, można... Ja chętnie będę uczestniczyć. Na pewno. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania? Proszę bardzo. To w takiej kwestii może wytłumaczenia, bo z ulic tam od pana Kazimierza Lody wpłynęła taka prośba z tym polem, nie wiem, to chyba pani tam powiedziała. Ale to już odpowiedziane zostało. No ale on mi się kiedyś pytał i no, ja nie wiem, jaka jest sytuacja, ja chciałbym to wiedzieć. Nie wie pan, jaka sytuacja jest? No, było przecież na sesji i było przegłosowane, że nie dzielimy tego, bo on chciał, żeby część tego pola, no i to było odczytane i jemu informacja poszła do niego. No właśnie mi o to chodziło. No to mówię. Ale on to się jeszcze nikt nie otrzymał, kiedy mi się pytał. Nie wiem, czy jest pan... Proszę. No, czy na pewno został... Dziękuję. No, to już było dosyć dawno, więc... No to właśnie dlatego... Parę dni temu mi się chodzi pyta. O to, że ta działeczka to jest działka przy szkole.
jest pod opieką konserwatora zabytków. Bardzo proszę o ciszę. I Rada Gminy nie wyraziła, pamięta pan, była rozmowa na ten temat, Rada Gminy nie wyraziła sprzedaży, bo on chciał część, chyba bo tam, że okazało się, że ma dojazd do swojego pola, rzeczywiście dookoła, tutaj ma skrót, ale... Miał tam być pan Sławiński, miał to wyjaśnić. Ale być, miał być, nie. Miał odpisać. Miał być, nie. Dlaczego miał być? Wydaje mi się tak deklarował, że ja podjadę, ja zobaczę, jak... A, to chyba, że nie. Ja nie mówię, że to było akurat służbowe polecenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze koleżanki i koledzy radni, odczytam jeszcze pismo, które wpłynęło właśnie, tak jak pan mi tutaj powiedział, jest to o udzielenie głosu pierwsze było, a drugie pismo odczytam teraz, dopiero na koniec prawie już sesji. Publikacja spotkań Komisji Rady Gminy Tylatyn, dostęp do informacji publicznej. Szanowny Panie Przewodniczący, w nawiązaniu do ustawy o udostępnieniu do informacji publicznej, jak do ustawy o samorządzie gminnym, zwracam się do Pana jako osoby odpowiedzialnej za organizację pracy całej Rady Gminy Tylatyn z wnioskiem o doprowadzenie do tego, by do spotkań poszczególnych komisji było ustalane minimum tygodniowym wyprzedzeniem i aby były one publikowane na stronach gminy Tylatyn lub biuletynie informacji publicznej. Uzasadnienie. Brak informacji o spotkaniu Komisji Rady Gminy w praktyce umożliwia zarówno mieszkańcom i organom czasowym uczestnictwo w spotkaniach, o tym samym stanowi utrudnienie dostępu do informacji publicznej oraz umożliwienie realizacji misji prasowej przez kolejne media. To w kolei stoi w rzeczowym prawie prasowym. Brak publikacji tak podstawowych informacji stanowi zaniechanie, które wprost przeciwia się realizacji zadań własnej gminy, do których zgodnie z prawem należy m.in. wspieranie rozwoju życia obywatelskiego i upowszechnienia idei samorządowych. Według poprzedniej publikacji informacji tego typu spotkań wynika bezpośrednio z artykułu 11b, podpunkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminy, który brzmi: działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenie jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje szczególne prawo obywateli do uzyskiwania informacji z pewnym na sesji Rady Gminy i posiedzenia tej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wynikowania zadań publicznych, w tym protokół posiedzenia organów gminy Komisji Rady Gminy. Sądzimy, że sprawa informowania obywateli o spotkaniach oficjalnych organów zalicza się do tych kwestii, które zasługuje na jednomyślność wszystkich radnych, natury jest ona apolityczna i ma charakter czysto proceduralny, a w związku z tym nie spodziewamy się, aby radni byli innego zdania niż wyżej opisane. Oczekujemy od Pana podjęcia niezwłocznych działań w tej sprawie, które zapewne przysłuszą się do zwiększenia jawności działania organów samorządowych lokalnego, jak też zwiększa poziom porozumienia oraz uczestnictwa obywateli w życiu publicznej naszej gminy. Społeczna inicjatywa mieszkańców gminy Tylatyn. Dziękuję bardzo za to pismo. Już chwileczkę. Tutaj tak tego wszystko przeczytałem, to protokół sesji zawsze jest pół godziny podglądu przed sesją Rady Gminy, także bardzo prosimy, jeżeli ktoś potrzebuje, może protokół sobie z poprzedniej sesji odczytać. Już. Także wszystko jest tutaj, tak mi się wydaje. Jeżeli coś z Państwa, jeżeli tam jeszcze jakieś strony zachodzą, to będziemy konsultować, nie ma problemu żadnego. Bardzo proszę Panią, pójdź jeszcze. Ja jeszcze nawiązując do tego pisma, chcę powiedzieć, że wszystkie informacje dotyczące podejmowanych uchwał, zadań są na BIP-ie, zawsze, czyli w internecie. Nie ma możliwości, żeby nie było. Także tutaj zaniechanie informacji, ktoś tutaj na podstawie właśnie tych artykułów, które zostały podane, żeby była jasna sytuacja. Więc ja rozumiem, że tutaj chodzi o co innego. Ja rozumiem, że chodzi o to, że byście Państwo uczestniczyli, czy o takich... Proszę bardzo, nie ma problemu. Natomiast jeżeli nie jest zasadne to pismo, jeśli chodzi o niejawność informacji. Bo informacje są wrzucane w BIP, tak brzydko powiem, w ciągu 2-3 dni, bo muszą być wrzucane. Łaski nikt nie robi. Wszystko jest w internecie. To jest raz. Ja jeszcze skorzystam z tego. Także na tym to rzecz polega. Natomiast jeśli Państwo chcecie uczestniczyć, to też nie jest tajemnica. Zawsze, co najmniej 7 dni przed sesją radni mają materiały. Na budżet na następny rok nawet 2 miesiące wcześniej, żeby dobrze sobie... Też to żadna tajemnica. Żadna tajemnica. Im więcej, tym lepiej. Nie ma problemu.
Mam nadzieję, że my tu na pewno, radni na pewno, mam nadzieję, że tutaj Państwo też po to są, żeby dyskutować, żeby lepiej było, a nie po to, żeby podkładać. Mam nadzieję, że tak jest. Z tego widzę, że tak jest, więc żadna sprawa. Także tak to wygląda. Na WIP się bardzo prosto wchodzi, wszyscy wiemy, wszystko jest zamieszczone. Ta sesja też będzie zamieszczona. A jeszcze, jeśli chodzi tutaj o pytanie pana Kikielki. To jest pismo, które do pana Lody było wysłane. Nawiązuję. 29 stycznia 2014 rok. Nawiązuję do pana pisma z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów w Siżulice jako działka 58/151 stanowiąca własność komunalną gminy Telatyn. Informuję, że pana wniosek o sprzedaż części nieruchomości numer tej i tej o powierzchni około 0,16 ha nie może zostać załatwiony pozytywnie z uwagi na poniżej wymienione fakty. Nieruchomość numer 58/151 w Żulicach stanowi pozostałość Parku Podworskiego i objęta jest nadzorem i opieką Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, a więc zmian sposobu użytkowania całości lub części terenu jest niemożliwa bez zgody WOS. 2. Dojazd do działki 5821 istnieje, chodzi o działkę już pana Lody, istnieje bezpośrednio z działki 61 będącej pana własnością. Został wysłany list ze zwrotką podpisany przez pana Lodę, więc nie wiem w zasadzie o co chodzi. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę. Proszę. Jeszcze chciałam zapytać, dlatego że staramy się tutaj każdy grosz wydatkowany publicznie oglądać z trzech stron. Jak wygląda strona finansowania mediów za nagrywanie właśnie sesji? Z jakiej strony to jest? Z jakich środków jest to? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja... Gmina w tym nie partycypuje, więc nie wiem, kto finansuje pana. A dlaczego? Na dobre mieszkańców. No ale tak jak... podatki będzie finansować. Ale tak za pana pocztę. Tak. Jest na WIP-ie, więc nie rozumiem. Nie ma problemu. Obecność... Nie ma problemu, więc nie szukajmy, wydaje mi się. Nie róbmy z niczego problemu. Tak. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma pytań i wniosków, dziękuję za udział w obradach i zamykam obrady. Przepraszam bardzo, już się zrobiłem. Zamykam obrady 27 sesji Rady Gminy 6 kadencji. Dziękuję Państwu za przybycie i dziękuję również Państwu inicjatywnej mieszkańców gminy Telatyn. Dziękuję bardzo.